Niecodzienna niespodzianka spotkała klientów sklepu wędkarskiego Kubuś na Zarzeczu. I to w piątek 13. Piątek 13. przygotowała Pani super niespodziankę dla klientów. Co to za pomysł? 20 lat naszej firmy, naszego sklepu i chcieliśmy uhonorować naszych klientów właśnie w ten sposób, obdarowując ich prezentami, skromnymi, ale prezentami. Ale nie tylko wędkarze byli docenieni, również właściciele gryzoni, piesków, kotków, a nawet rybek. Piesek mógł cieszyć się smakowitym wędzonym uszkiem, kiełbaską, kotek zamieszkać w ekskluzywnym przytulisku. A co na to przypadkowy klient? A pan skąd jest? Ja z Głuszycy. O! Pan z Głuszycy, pan przyjeżdża tu do tego sklepu? Ale ja tu pracuję i zawsze. Można powiedzieć, że zawsze tu przyjeżdżam. Zadowolony pan jest tutaj? Zawsze. Sklepu? Zawsze. I polecam kolegom i też przyjeżdżają tutaj. No to super. A widzę, że dostał pan dzisiaj jakiś prezent. Tak, dostałem czapeczkę. No, to doceniają tutaj klientów. Tak, jednak. Dają gratis zawsze. Super. Coś. Marże. I marża też jest. Też jest, oczywiście. Jak widać, nieprzypadkowy klient. Sklep jest z wyboru. Świadczy o tym fakt, że właściciele otrzymali również prezent, kartkę z życzeniami od klientów z okazji 20-lecia ich sklepu. My jako telewizja Teletop Sudety życzymy powodzenia, cierpliwości i wciąż niegasnącego uśmiechu i życzliwości.